tak, dzisiaj nadszedł ten dzień, dużo przygotowań, 3 miesiące ostrych treningów, niemal codziennie, po pół, czasem półtorej godziny z piłką, podbijając piłkę głową, więc tutaj przede wszystkim przygotowywałem się pod tym względem, natomiast kondycyjnie myślę, że spokojnie, bardziej tutaj martwiłbym się o koordynację ruchową całego ciała, żeby ta piłka gdzieś tam mi nie upadła w trakcie podbijania piłki głową. Rekord obecny, rekord Guinnessa należy do Agima Agushi z Albanii, wynosi 2200 metrów. W ciągu godziny przeszedł taki dystans, idąc tyłem i odbijał piłkę głową. Ja zamierzam przejść 2000, chociaż 300 metrów, aby ustanowić nowy rekord, więc tutaj będę potrzebował przejść 23 długości z piłką, tutaj takie 100-metrowe, wytyczone już oficjalnie przez geodetę. To wygląda tak, że każdy rekord Guinnessa musi być oczywiście nagrywany na kamerze, że wideo, dwóch musi być naocznych sędziów, świadków, niezależnych oczywiście, którzy będą też nadzorować ten rekord. Później wypełniamy takie formularze, jeżeli się uda ustanowić rekord, oczywiście wysyłamy takie nagranie do Londynu. Londyn oczywiście akceptuje rekord Guinnessa. Tak, już jestem przyzwyczajona, bo właśnie często chcę pobijać jakieś rekordy, no i ja go wspieram. Gratuluję na gorąco, kurczę, no działo się. W głowie się kręci. Jest tak, Dariusz Kołodziejczyk zrobił to, pokonał, pobił rekord Guinnessa. Jest super. Rekord pobity, oficjalny rekord Guinnessa mamy już za sobą, pobity 2460 metrów, dystans przeszedłem, bo przebiec ciężko było, ale natomiast udało się przejść z piłką, podbijając piłkę głową, idąc do tyłu, taki dystans właśnie i ustanowić nowy rekord Guinnessa. Koncentracja przede wszystkim tutaj była na piłce, aby piłka nie spadła, tak? Zależało mi na tym, aby przejść cały dystans na no wiadomo, tutaj na pełnej koncentracji i aby piłka w ogóle ani razu nie upadła na ziemię. Dlatego no tutaj jestem tym bardziej zadowolony z tego, że próba udała się od razu za pierwszym razem, nie trzeba było ponownie podchodzić. Troszeczkę tutaj obawiałem się słońca, oczywiście udało się pokonać tutaj te warunki atmosferyczne nie były takie kolidujące, aby ten rekord nie mógł dzisiaj paść. Ten rekord Guinnessa trenowałem po kilka razy w tygodniu, 3-4 razy w tygodniu. Natomiast jeszcze oprócz tego ja zajmuję się również zawodowo pokazami sztuczek piłkarskich i również tutaj na tych treningach musiałem również ćwiczyć takie pokazy, różnego rodzaju sztuczki z piłką, więc tutaj ten rekord to jest taka promocja tego, że tutaj można ustanowić rekord, można w życiu naprawdę, jeżeli się coś postanowi, osiągnąć. Tak, przede wszystkim tutaj dziękuję Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej za to, że tutaj był bardzo, bardzo tutaj mi pomocny podczas bicia tego rekordu Guinnessa. Dostałem zielone światełko, zgodę na to, żeby tutaj podczas tego Silesia Cup 2022 ustanawiać ten rekord Guinnessa, więc tym bardziej jestem dumny, że to stało się tutaj i jeszcze do tego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ja pochodzę ze Śląska, tutaj również z Knurowa niedaleko, więc tym bardziej jeszcze to cieszy, że mogę ustanawiać rekordy Guinnessa tutaj na swojej ziemi, można tak powiedzieć, śląskiej ziemi, więc myślę, że jeszcze nie jeden rekord padnie, liczę na to, więc zobaczymy.